mamy troszkę ponad 40 tysięcy pojazdów elektrycznych zarejestrowanych, natomiast potencjał jest dużo większy, potencjał jest ogromny. W tej chwili na rynku polskim na wprowadzanie pojazdów elektrycznych do flot decydują się w dużej mierze liderzy rynkowi, którzy budują poprzez też swoje floty elektryczne swój ekologiczny wizerunek. Niemniej coraz więcej mniejszych przedsiębiorców jest zainteresowanych tego typu pojazdami. Przyczynił się do tego na pewno program Mój Elektryk. Jest to program dofinansowania do aut elektrycznych zakupywanych przez przedsiębiorców, bo to są nasi główni klienci. Widzimy duże zainteresowanie. To zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Mówię tutaj w takim sensie pozytywnym. W przeciągu 2-3 miesięcy pracy w tym programie i wnioskowania za klientów do Narodowego Funduszu o dotacje, zrealizowaliśmy już praktycznie sprzedaż z zeszłego roku, a to jest dopiero pierwszy kwartał. Przedsiębiorcy będą zainteresowani zakupem aut elektrycznych. Są to firmy kurierskie, które realizują te dostawy z punktu A do punktu B na przestrzeni dziennego dystansu 100-200 km. I w takich sytuacjach nasze auta sprawdzają się najlepiej. Są to także samorządy, które realizują transport publiczny naszymi autami. Będą to także służby komunalne, czy na przykład piekarnie. Tam auta dostawcze elektryczne sprawdzą się najlepiej. Optujemy za podejmowaniem decyzji biznesowych opartych na rzetelnych, wiarygodnych danych. Pojazdy takich danych generują całą masę o codziennych przebiegach, o trasach, o sposobie jazdy. I analizując te dane, można naprawdę efektywnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na tym etapie jesteśmy już gotowi do wprowadzenia tych pojazdów elektrycznych, czy będzie to dla mojej firmy opłacalne.